Są takie rośliny ogrodowe, ozdobne, które szybko wpadają nam w oko, bez większego namysłu, zastanowienia się i znajomości rośliny. Wsadzimy gdzieś do ogrodu i później zaczynają się problemy, ponieważ te rośliny okazują się inwazyjne, wypierające inne rośliny rosnące obok, no i mamy przez to sporo problemów. W tym filmie przedstawię Ci rośliny ozdobne, na które musimy uważać. Zyskujące coraz większą popularność bambusy ogrodowe. Gdy je posadzimy do gruntu bez zadbania o to, by ich korzenie nie rozrastały się zbytnio na pozostałe części ogrodu, będziemy mieli z nimi problem. Bambusy mają system korzeniowy rozłogowy i przez to mocno rozrastają się na boki. By ograniczyć ich rozrost, wystarczy je okopać głęboko na około 30 cm i rowek wyłożyć matą przeciwkorzenną z włóknami miedzianymi. Możemy spróbować wykorzystać folię kubełkową, grubszą folię np. do oczek wodnych lub betonowe krawężniki. Taka uwaga, wskazówka, bambusy uprawiane w donicach, na tarasach i balkonach w naszych warunkach klimatycznych nie przetrwają zimy. Jest to możliwe? Pod warunkiem, że w donicach będzie zamontowana mata grzewcza, która przez okres zimowy będzie utrzymywała stałą temperaturę podłoża. Kto wsadził do gruntu, ten dobrze wie, że mięta jest również rośliną inwazyjną. Na ograniczenie rozrostu mięty jest kilka sposobów. Ja swoją wsadziłam do dużej donicy, a ją następnie wsadziłam do ziemi. Kolejną inwazyjną, ozdobną rośliną jest stipa, ostnica. Jest to moja ulubiona trawa ozdobna, lecz potrafi nam przysporzyć sporo problemów wraz z wiosną, ponieważ mocno się rozsiewa po okolicy. Jest super wypełniaczem w rabatach bylinowych, jest rośliną ozdobną cały rok, ale musimy mieć na uwadze to, że wraz z wiosną czeka nas sporo pielenia. Nawłoć. Bardzo często jest sadzona w ogrodach ze względu na właściwości lecznicze, ale również kwiaty wykorzystywane są na bukiety, suche bukiety, na barwniki, a sama roślina jest mocno miododajna, ale inwazyjna, wypierająca gatunki roślin naturalnie występujących w Polsce. Jeżeli chcesz mieć nawłoć w ogrodzie, to mam dla Ciebie idealną alternatywę. Nawłoć w odmianie Golden Drop. Jest niższa, kompaktowa, ma bardziej zbite kwiaty, a przede wszystkim się nie rozsiewa. Jak wspominam o roślinach leczniczych, to muszę wspomnieć o chmielu, który jest sadzony dosyć często w ogrodach, ponieważ szybko zarasta mury, ogrodzenia i brzydkie ściany. Jest rośliną, której pędy zamierają na zimę, a sama roślina wraz z wiosną odbija z ziemi i co roku odbija coraz bardziej, jest jej więcej, więc rośliny inne, rosnące obok chmielu, nie mają większych szans, ponieważ chmiel je obrośnie i zadusi. Kolejnym pnączem, na które musimy uważać, jest winobluszcz pięciolistkowy. Rośnie szybko, przepięknie przebarwia się jesienią, lecz rozsiewa się po ogrodzie, niekontrolowany i nieprzycinany, może nam przysporzyć sporo pracy za kilka lat. Bardzo lubię winobluszcze, bo rosną szybko i przepięknie się przebarwiają, ale miej ją na oku. Uwielbiam paprocie, wprowadzają tajemniczy leśny klimat do ogrodu, ale musimy uważać na pióropusznika strusiego. Paproć ta z roku na rok rozrasta się coraz bardziej na boki, ponieważ rozmnaża się przez kłącza, które puszcza na lewo i prawo. W pierwszych 2-3 latach może tego tak bardzo nie zauważymy, ale w kolejnych może być już spory problem, bo zagłuszy nam inne rośliny cieniolubne. Jeżeli chcemy go posadzić do ogrodu, to pamiętajmy, by wczesną wiosną wykopywać młode sadzonki, by te w następnych latach dalej się nie rozmnażały, po prostu by ograniczyć jego liczebność, a młode, nowe sadzonki pozyskane wsadzać w innej części ogrodu albo dawać znajomym. Robinia akacjowa, znana z pysznych, pięknych, pachnących kwiatów, ale lubi wypuszczać młode drzewka, sadzonki dookoła. Jeżeli naruszymy jej system korzeniowy, to zacznie się problem. Dlatego taka wskazówka, jeżeli chcesz ją posiadać w swoim ogrodzie, to sadząc robinię, posadź od razu inne rośliny pod spodem, by w późniejszych latach nie dosadzać innych roślin i nie naruszać systemu korzeniowego robinii akacjowej. Z takich ekspansywnych drzew, potocznie nazywany zemstą sąsiada, sumak octowiec. Znany z przepięknie przebarwiających się liści i ciekawych kwiatostanów, które są bogate w witaminę C. I tak jak w przypadku robinii, gdy naruszymy system korzeniowy, to roślina ta zaczyna wypuszczać
miliony nowych, małych roślin. Najlepiej sumaka posadzić w donicy, na tarasach. Tworzy taki tropikalny klimat przez swoje ciekawe ulistnienie. Zyskujące z roku na rok coraz większą popularność różne trawy ozdobne. Zaczniemy od wydmuchszycy sinej. Bardzo lubię tę trawę, ponieważ jest późmozielona, ma sztywne, sine liście, pięknie komponuje się z różnymi wysokimi i niskimi bylinami, ale niestety rozrasta się rozłogowo i szybko zajmuje sporą część ogrodu. Absolutnie nie do małych ogródków. Najlepiej trawę tę posadzić w donicy, a jak chcesz mieć w gruncie, to przesadź do większej donicy i wraz z nią wkop do ziemi. Kolejną trawą na liście jest mozga trzcinowata, bardzo często wykorzystywana w bukieciarstwie, florystyce ze względu na swoje ładne ulistnienie. Mocno i szybko rozrasta się na boki, zagłuszając inne, sąsiednie rośliny. Za pomocą mozgi możemy uzyskać szybki efekt zadarnienia gruntu, ale jeżeli ją chcemy, to sadźmy ją z krzewami, drzewami, których nie zagłuszy, lub z roślinami, które mają silniejsze, większe kłącza, na przykład z irysami. Sprawdziłam. Nie zagłusza irysów. Mozga trzcinowata tylko i wyłącznie do dużych ogrodów. W donicach, po kwitnieniu, bardzo szybko robi się brzydka, po prostu podsycha od dołu. Na oku musimy mieć również niektóre tużyce, na przykład bluzinger. Bardzo lubię tę roślinę do donic, na skarpy czy do innych pojemników. Tworzy długie liście, zwiewnie, delikatnie przewieszające się z donic. Ale mocno rozrasta się rozłogowo, dlatego dla niej musimy przeznaczyć sporo miejsca. Do tego lubi się rozsiewać. Uważajcie również na tużyce wiosenne i piaskowe w różnych odmianach. Miskant. Bardzo często słyszę opinie, że miskanty są ekspansywne. I tu chodzi o miskanta cukrowego. Miskanty chińskie mają naturalny, zwarty pokrój. Ponieważ rośliny te rosną duże, to trzeba im przeznaczyć trochę miejsca, przestrzeni do rozrostu, ale nie tyle, co miskantowi cukrowemu. Znany jest z tego, że osiąga olbrzymie rozmiary. Często sadzony jest jako roślina trzeciego planu lub jako żywopłot. Niestety dosyć późno puszcza po zimie i jest mało efektowny w trakcie sezonu. Kwitnie dosyć późno, ma duże kwiatostany, białe, zwiewne, ładny, ciekawy, lecz ekspansywny. Mocno rozrastający się na boki, ma mocne, silne kłącza, więc inne mniejsze rośliny, nawet krzewy, jest w stanie zagłuszyć. Uważajcie na niego, znajdźcie mu odpowiednie miejsce. Roślina, która za dzieciaka mnie fascynowała. Podobała mi się niesamowicie. Ma ciekawe pędy, ładne liście, ładne kwiatostany, ale jest tak inwazyjna, że jak chcemy się jej pozbyć z ogrodu, mieć z nią spokój, to najlepiej się wyprowadzić. Gdy kupujemy rośliny do ogrodu, warto wiedzieć, co kupujemy, żeby później uniknąć niemiłych niespodzianek. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do podzielenia się nim ze znajomymi. Miłego dnia Ci życzę, przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam!